Panie. Pani Krystyno. Pani Krystyna. Pani Krystyno. Pani Krysiu. Pani Krystyno. Mrs. Mrs. Dziubaka je kiszoną kapustę. Zajebiście. Razem z Andrzej też je kapustę. Dobra kapusta? Bardzo ładnie. Która inaczej smakuje niż w Polsce. Bardzo dobrze. Inny rodzaj kiszenia. Inny, ta kapusta jest trochę inna. Inna jest kapusta. No, tak samo tu mięso jest bardzo inne. Dobra. Świnie inne, to wszystko takie. To jest niesamowite, nie? Patrzcie. Co to jest? Kiełbasa i szynka. Bardzo. To jest boczek, to nie jest szynka, to jest boczek. Chleb też sama piekę. O. Niesamowite. Niesamowite. A wie pan, że ja też o, widzisz, on jest troszeczkę taki jak razowy. Nawet lepszy jeszcze jak w Polsce mi tak nie wychodził, jak tu. To jest... No co to jest? Boczek. Boczek? Bekon. Bekon. This is that sausage? To jest sausage. Tak, kiełbasa. Wiejska kiełbasa. To jest wiejska kiełbasa. And what is this? Horseradish. Horse... konie? What do you... Chrzan. Tak, jest chrzan po angielsku. Horseradish. Czyli końska rzodkiew. To też jest niemieckie słowo, to jest radyckie. Dobre? Dobra kiełbasa, dziubaka? No, dobre. Bardzo dobre. No, te parówki tutaj się to są tragedia przecież. Czerwone woda. Tu nie ma wędliny, się rzuci, nie? Się czerwona woda robi. Tu nie ma wędliny żadnej, nie? To jest bardzo dobra. Słuchajcie, też na... No, ale to jest... Be careful for the bones. Bones, yes. Don't need to tell me. Tu już jest zdrowy. Mózg potrzebuje tłuszczu. No powiem wam, że boczek jest naprawdę wysokiej klasy. Ja 5 lat tutaj, ale jak... Jak Andrzeju, co myślisz o tym? Nie no, rewelacja, jestem cały czas w Polsce, przecież ten boczek jest najwyższej polskiej, znaczy naszej takiej, wspomnieniowej mojej klasy. Ja pamiętam ten boczek z dzieciństwa, z rewelacji, a kiełbasa też jest świetna. How I should say, like, first time on... Dziubaka pierwszy raz w życiu próbuje pierogi. What? Pierogi od pani Krysi. Rewelacja. Dobre? No śmietankę pani Krysia robi sama z mleka, tutaj przywożę mleko od krowy. Coś niebywałego. I zrobi śmietanę. Piękne. Ja nie jestem miłośnikiem pierogów, ale też takim całkowitym, a to jest rewelacja. Pachnie cebulka, popatrzcie, jest. Jest to naprawdę prawidłnie wygląda. Bo w końcu wszystko zależy od produktu, nie? To zupełnie inne produkty niż w Europie, niż w Polsce. Ale ser można z mleka zrobić tutaj. Tak, no bo strasznie. It's different in Stomach, I thought the same. No, no. Białowe to jest kosmos, w ogóle cena. Tak jak cebula, tak jak cebula właśnie i nabiał są bardzo. Gdzieś była, nie pamiętam gdzie. To są dobre pierogi, no tyle wam mogę powiedzieć. Chyba. Czy to było? Słuchajcie, zgłodniałem, bo właśnie pracuję i tak pomyślałem, muszę do pani Krystyny jeszcze na pierogi wjechać i no i mam. Mam pierogi, ale stwierdziłem, że to może być za mało, więc jeszcze będę miał placki ziemniaczane z gulaszem. Bo muszę spróbować po prostu zanim wyjadę stąd. Także jest zajebiście, nie? Pierożki zniknęły w tempie błyskawicznym i teraz jest drugie danie, placki z gulaszem. Dziubaka, co tam jest dobrego? Polish breakfast. Polish food. I co to jest? Gulasz. Tak. Kopytki. Kopytka. Kopytka, sorry. Z gulaszem. And pierogi. Tak jest. Proszę bardzo. Kopytka z gulaszem, pierogi. Także polskie śniadanie czempionów. Jak ci smakuje, dziubaka? I think I will eat more. More? What is better? Pierogi czy kopytka z gulaszem? Oj. Polecisz ze mną po materiały? No. Dokładnie, trzeba korzystać. A właśnie dzisiaj prawdopodobnie wracamy do Dumagete.
Będziemy się pakować, zobaczymy jak nam z pakowaniem pójdzie i czy będzie miejsce na promie dla nas. Gdybyście chcieli panią Krysię odwiedzić, zjeść coś polskiego, to bardzo łatwo trafić, bo ona jest w Solangon. Naprzeciwko jest Mister Sumo, a tutaj jest zaraz Daxa, restauracja taka dosyć znana, stara. Także... A jak to się nazywa? Krystyna Food Corner, proszę bardzo. Krystyna Food Corner. Także chcecie zjeść dobre pierogi albo bigosik, to zapraszamy serdecznie. Jeszcze wam pokażę budynek, bo tak wygląda budynek. Tam u góry pani Krysia ma dormitorium, a na dole jest jedzenie. Także łatwo trafić i jeśli macie ochotę na coś polskiego, to super, nie? No ja jestem zachwycony i chętnie bym panią Krysię spakował razem z nami i uprowadził do Dumaguete. Słuchajcie, udało mi się panią Krystynę, panią Krysię, mogę tak mówić? Tak. Złapać na parę słów, bo pewnie będziecie ciekawi, jak to się w ogóle, skąd pani się tutaj wzięła. Ja też jestem ciekawy, także może się coś dowiem. Także dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Ja też. Świetne jedzenie, bardzo dziękujemy za śniadanie. No i właśnie, skąd pomysł, żeby Filipiny? Taki pomysł, że wybrałam się na wycieczkę wcześniej, 4 miesiące, całą Azję zwiedzić i byłam w różnych krajach. I właściwie to Filipiny mi się najbardziej spodobały. Tam. Tak? Tak, a najbardziej mi się tu spodobało i byłam tu miesiąc nad oceanem. Byłam w tym bogatym resorcie u Brusa. Zaraz blisko oceanu i wyleczyłam sobie nogi, bo miałam chore nogi w tym oceanie właśnie. I tak jakoś ta atmosfera spodobała mi się tu, że taka cisza przepiękna, roślinność przepiękne, w ogóle miejsce, bo takie magiczne, jak oni to mówią, majestic place. I że mam bliżutko do oceanu, i idę sobie super. Codziennie i pogoda jest super. Teraz ostatnio był deszcz, za często padał, no ale to co to tak, przeleci szybko i już tak. Od nowa jest, słońce świeci. Cały rok świeci słońce i właściwie to pochwalam to, że zdrowo. A to, że biznes, że ten biznes otworzyłam, to planowałam tylko dla siebie wybudować apartment i drugi apartment do wynajmowania. Ale jak się stało, że ten budynek już, bo to jest mała działka, już płaci się za to, to pomyślałam, zrobimy noclegi i zrobimy tutaj też kuchnię. Bo to jest moja pasja. No widzę właśnie, że uwielbia pani gotować. Także produkcja żywności na najwyższym poziomie i bardzo sprawnie to pani Krysi tu idzie wszystko. Tak, bo ja urządzałam wesela w Polsce właśnie. A, tak? Tak, bardzo kucharzyłam, jak to się mówi, na weselach. I także pracowałam w restauracji, byłam kierowniczką restauracji przez 10 lat. A w jakim miejscu? W Polsce, w Dębicy byłam. A, w Dębicy? Tak, mieszkałam. Tarnowskie? Tak, Tarnowskie i potem wyjechałam do Stanów, jak miałam 37 lat. No i w tych Stanach to już skończyło się kucharzenie, zaczęła się inny zawód. Pracowałam w elektronice. No i przeszłam na emeryturę w wieku 66. Wybrałam się na Florydę mieszkać. A, to ładnie. Trochę mi się tam nudziło. Pięknie jest też na Florydzie. A w jakim mieście? Byłam najpierw w Fort Lauderdale, potem w Lakewood. Aha. Później w Lakewood kupiłam apartament, no i nudziło mi się. Bardzo mi się nudziło, nie było co robić. I wybrałam się z powrotem do Polski, ale w Polsce się nie sprawdziłam. Bo chciałam jakiś biznes w Polsce coś zrobić, ale jakoś się nie udało mi. I pomyślałam, że trzeba dojechać do Filipin, bo tu biznes pójdzie. Tu pójdzie, bo tu widzę, że... Potencjał jest. Jest naprzeciwko Mąki biznes. Oni mają młodzi chłopcy. Bardzo widzę, że się szybko dorobili, że i
ciągle jest pełno ludzi tam po sąsiedzku. No to i teraz widzę, że i u mnie tu już codziennie jest wszystkie no, ja mówię, ja to bym panią porwał do Dumagety z tym gotowankiem. No właśnie, ale to Dumagety jest takie trochę za bardzo ruchliwe miasto, tak, ja nie lubię. Też nie lubię. Tak samo jak w Stanach byłam, to Nowy Jork to mnie denerwowało. Nigdy w życiu bym nie mieszkała tam. Tak, mieszkałam w New Jersey przez 30 ponad lat. No także, że jestem tu i jestem zadowolona. Ale tak, naprawdę to nie musiałaby pani pewnie pracować. To tylko tak po. O nie, absolutnie chęci... nie, bo ja mam wysoką emeryturę, bo pracowałam. Żeby być zajęciem mieć jakieś. Tak. Szczególnie tutaj, gdzie te koszty życia tanio. Nie są tak wysokie. Tak, bardzo, bardzo tanio wszystko. I, no, bo jak na przykład w Stanach, jak już sprzedałam apartment. Uwaga, I can see you. You're in the camera also. Przepraszam. Nie, nie szkoda. To tak jak mówię, że tam trzeba drogo płacić mieszkanie. Na przykład apartament już na Florydzie kosztuje jedno sypialniowe $1000. Za wynajem. Ty, tak, miesięcznie. Za wynajem na przykład. Dlaczego ja mam płacić, jak tu mam za $200? Tu za $1000 to można żyć. Tak, a tu mam za $200 mieszkanie, no bo płacę. Z mieszkaniem, ze wszystkim tu tak, można, tak, no tak. Można tak skromnie. Nie szastając pieniędzmi, ale za $1000 można się utrzymać spokojnie. O, oczywiście, że oczywiście. Bardzo jedna osoba za $1000 też może dobrze sobie żyć i zwiedzać i w ogóle chodzić do restauracji, bo tutaj jest moc restauracji różnych rodzajów, nawet to japońska tu naprzeciwko. Tak. Także można sobie różne smakołyki wybierać. Tam, co kto lubi, jaką kuchnię kto lubi. I pizzernie tu otwierają moi znajomi, też kolega mówi, że już otwiera pizzernię. Także, a ja pizzę to uwielbiam, no i czekam na to otwarcie. Ja też lubię dobrą pizzę. Nie. Także, że jeśli chodzi o jedzenie, to w Tajlandii na przykład jest dużo większy wynik. A właśnie, gdzie pani była oprócz w Azji, oprócz Filipin? Oprócz, no byłam w Tajlandii, w Pattaya, 6 razy, bo jakoś tak na początku polubiłam tam. Potem byłam w Wietnam, Laos, Kambodża, Singapur. Singapur jest piękne państwo, ale bardzo drogo. Nocleg w takich dormatorii kosztował mnie $50 za jedną noc, no także nie było. A ile u pani nocleg? U mnie no to ile to? 150 peso to 150 ile? 150 peso to powiedzmy, nie wiem, 12 zł może? 12 zł! Słuchajcie, 12 zł za nockę tutaj w dormitorium i do tego później macie fantastyczne jedzenie. Tak, kawa, dobra kawa ze Starbucks. Przywiozłam ze Stanów Starbucks Coffee, że... A tam ta kawa, ale to co pani gotuje, to tu jest najlepsze. Też. Powinno. No widzę, że ludziom smakuje, bo nic nie zostaje na stole. Ludzie zjadają wszystko, to znaczy, że im smakuje. Nawet jakbym nie mógł zmieścić, to bym wszystko spakował, zabrał do domu. Nie żartuj. No ale proszę popatrzeć, jak Marikar zjadła wszystko. Jeszcze się zastanawiała, czy dokładki nie brać. I taka szczuplutka, no i popatrz. No, ale ona też musi zjeść, bo ona ciągle karmi piersią. Tak, widziałam kiedyś. I dlatego mówię, że duży chłopczyk, ale tak kocha mamy. Jeszcze cycka. Cycucia. Tak kocha. Beautiful. Piękna dziewczyna. No dobrze. No i co? I na razie pani tak myśli po prostu tutaj sobie no żyje. Na razie. No dokąd będę zdrowa, to będę tu. A jak coś ze zdrowiem się tego, to trzeba do Stanów jechać, jechać, bo tam mam ubezpieczenie. Ubezpieczenie, nie? No, leczysz. To tak samo ja, jakbym miał jakiś poważniejszy problem, to muszę to do Polski muszę lecieć. No, oczywiście, bo tu nie wiem, czy leczenie jest takie dobre. Nie, no poza tym tutaj to by nas zrujnowało. Zrujnowało. I trzeba, albo trzeba też płacić tu ubezpieczenie dość wysokie. Tak, a po co? A po co jak... Tu są strasznie drogie szpitale. Jak się widzi, że coś, jakieś uchybki są, to trzeba zmykać po prostu do swojego kraju. No dobrze, no to super. Nie będę może już pani bardziej męczył. Parę słów tu ciekawych powiedzieliśmy. Zapraszamy do pani Krysi do Solangon.
Jak będziecie na Sikihor, to jest koniecznie trzeba odwiedzić. Tak, to tu jest akurat, tu się zaczyna tak naprawdę taka część imprezowa. San Juan, Solango, no i w tamtą stronę się wszystko dzieje. Tu już są pierwsze takie ładne resorty większe. I restauracje też ładne. Także gdzie byście się nie zatrzymali w San Juan, to będziecie mieć blisko tutaj do pani Krystyny na coś dobrego naszego. Także ślicznie pani dziękujemy. No i wpadajcie na Sikihor. Ja też dziękuję za dobrą reklamę. Myślę, że poradzę. Zatrudnię więcej ludzi. Ja się obawiam, nie martwię wcale. To z takim jedzeniem to tak, że się będą, samo reklamuje. Że będą ludzie, tylko że właśnie mówię, że ja nie nadążam, dlatego muszę nauczyć te dziewczyny, żeby coś pomagały. Żeby mi więcej pomagały, no, bo one nie potrafią na razie ani ciasta nawet zrobić na pierogi. Już nie mówiąc o tym, o lepieniu pierogów. Bo się rozwalają w gotowaniu. Okej. No to fajnie, bardzo się cieszę. Ja też. No. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Ja jeszcze nie wiem. I do zobaczenia tak, w San Juan, w Solango. San Juan. Dzień dobry. Zostałem Marika, dzień dobry. Dzień dobry, za uwaga. Za uwaga. No spakowaliśmy się, jedziemy do portu. Mamy nadzieję, że złapiemy prom. Bo ponoć... No, ale masz muszelkę. Ponoć są problemy z łódkami, zobaczymy. Także znowu zapakowani pod daszek naszym tym cygańskim bolidem. Jedziemy, ubieram buty, o właśnie mi wyschły. I te, napieramy do portu. Także do zobaczenia, mam nadzieję, na łódce. Mam nadzieję, że po prostu nie będziemy musieli tu wracać i rozpakowywać tego trochę, żeby kolejną noc tu przespać. Ale wiecie, byłby plus, już widzę plusy, kolacja i śniadanie u pani Krysi, to na pewno by weszło, także nie byłoby źle, tym bardziej, że jutro jest niedziela. No, grunt, że spakowani, bo to zawsze taka robota, wiecie. Let's go?